RFO News FM jest 12 czerwca. Iwona Szoblik, zapraszam na serwis informacyjny. Związek o nazwie Szkocki Instytut Edukacji, który twierdzi, że reprezentuje około 80% wykładowców i nauczycieli w tym kraju, planuje 17 czerwca wydarzenie celebrujące Miesiąc Dumy Gejowskiej. Podczas celebracji zaprezentowane będą fragmenty kontrowersyjnej produkcji o tytule Ewangelia według Jezusa Królowej Nieba, która obrazuje Jezusa Chrystusa jako osobę transpłciową. Według przedstawicieli związku produkcja zachęca do wyobrażania sobie powrotu Jezusa na ziemię w obecnym czasie jako transpłciowej kobiety. Twórca przedstawienia Joe Clifford, mężczyzna, który identyfikuje się jako kobieta, a w kwestii religijnej jako chrześcijanin, mówi, że spektakl jest próbą przedstawienia biblijnej historii z innej perspektywy. Kiedy przedstawienie było wystawiane w Szkocji w 2009 roku, na zewnątrz teatru protestowało ze świecami w rękach ponad 300 osób. W czasie tego protestu Jack Bell z baptystycznego kościoła Sion w Glasgow powiedział, że gdyby chodziło o islam, nikt nie odważyłby się na coś takiego. Pastor Bell powiedział wtedy, gdyby w tym spektaklu potraktowano w ten sam sposób islamskiego proroka Mohameda, spotkałoby się to z silną reakcją ze strony społeczności muzułmańskiej. Chrześcijanie w Brazylii, gdzie spektakl był wystawiany w 2018 roku, stwierdzili w oficjalnej petycji, że wystawienie tego przerażającego przedstawienia jest równe prześladowaniom, które chrześcijanie cierpieli w pierwszych wiekach, kiedy rzucanie ich na pożarcie dzikim zwierzętom na arenach Rzymu było formą rozrywki. Absolwentka liceum z rejonu Dallas w Teksasie, Paxton Smith, wygłaszając tradycyjne przemówienie na zakończenie szkoły, potępiła nową ustawę o nazwie Bijące Serce, podpisaną 2 tygodnie temu przez gubernatora Teksasu. Ustawa zakazuje aborcji po 6 tygodniu ciąży. Oświadczenie nastolatki spotkało się z pochlebnymi reakcjami środowisk popierających aborcję, które w owej wypowiedzi znalazły argument, że nowe prawo zagraża ambicjom i planom życiowym młodych absolwentek. Działaczka antyaborcyjna Marjorie Dannenfelser napisała: zwolennicy aborcji wmawiają kobietom, że nie mogą być jednocześnie studentkami i matkami, lekarkami i matkami czy sędziami i matkami, a jednak żyjemy w kraju, w którego Sądzie Najwyższym orzeka matka 7 dzieci, która jest przeciwnikiem aborcji. Liberalni aktywiści w głównych mediach, takich jak ABC News, przeprowadzają teraz serię wywiadów z Paxton Smith, przedstawiając ją jako zdeklarowaną zwolenniczkę aborcji oraz dzielną i inspirującą nastolatkę. Mary Elizabeth Castle z organizacji Texas Values jest zaskoczona reakcją mediów na wystąpienie Smith. Pochwały wysypane na nastolatkę stoją w ogromnej sprzeczności z tym, co spotkało wielu jej poprzedników, którzy zostali skrytykowani, że w swoich mowach pożegnalnych odnosili się do tradycyjnych wartości chrześcijańskich Boga i Jezusa Chrystusa. Mężczyźni i kobiety, którzy byli kiedyś członkami społeczności LGBT, zgromadzili się pod Washington Monument, aby odbyć marsz symbolizujący ich uwolnienie. Około 200 osób zebrało się, by podzielić się świadectwami o tym, jak Chrystus przemienił ich życie. Pierwszy taki marsz miał miejsce w 2018 roku, a zeszłoroczny został odwołany z powodu pandemii. Uczestnicy marszu głęboko wierzą, że nadchodzi tzw. tęczowe przebudzenie osób wchłoniętych przez ideologię gender. Dla uwolnionych przez Chrystusa tęcza, która widnieje na ich koszulkach, jest symbolem przymierza zawartego z Bogiem, powiedział Angel Colon, jeden z uczestników marszu. Dodał, że w okresie pandemii ludzie zaczęli zastanawiać się nad sensem życia i w efekcie wielu z jego znajomych pragnie wyrwać się ze środowiska LGBT i zwrócić się w stronę Boga. Współzałożyciel marszu Jeffrey McCall jest przekonany, że Pan pragnie przebudzenia wśród społeczności LGBT, lecz Kościół Boży jest dopiero w początkowej fazie wychodzenia z Ewangelią do osób z tego środowiska i doświadczania przemieniającej mocy Chrystusa. Inna z uczestniczek, Kim Zember, zwróciła uwagę, że ludzie Kościoła muszą sami nabrać pokory w służbie osobom LGBT. Powinni przyznawać, że sami są grzesznikami, którzy doświadczyli łaski Chrystusa i z tej pozycji świadczyć innym o Jego przemieniającej mocy. Kobieta dodała: Chrystus rozpoczął w nas swoje dzieło i będzie je kontynuował. Przemienia nas nie dlatego, że musimy się zmienić, ale dlatego, że nas ukochał. Byli członkowie społeczności LGBT utworzyli ruch o nazwie Changed.
który publicznie demonstruje życie przemienione przez Chrystusa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu.